Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale, bardzo mi miło, że tu jesteście. Dzisiaj przychodzę do Was znowu z nowym filmem, który będzie poruszał tematykę zbrodni w showbiznesie. Będę dzisiaj mówić o śmierci Sharon Tate, czyli żony naszego polskiego reżysera Romana Polańskiego. Wiem, że jest to dość popularna sprawa, ale ja chciałam Wam przybliżyć dokładniej sylwetkę morderczyni Sharon Tate, bo oczywiście wiadomo o tym, że napadła na dom, na willę Romana Polańskiego grupa związana z Charlesem Mansonem, jednak dokładnie osobą, która zabiła Sharon Tate, była właśnie jedna z dziewczyn, która w tej bandzie była, która była jedną z wyznawczyń Charlesa Mansona, i dzisiaj, po tym jak przybliżę Wam całą historię, bardziej skupię się na jej osobie. Zapraszam. Sharon Tate zmarła w nocy z 8 na 9 sierpnia 1969 roku. Była drugą żoną Romana Polańskiego, znaną i utytułowaną aktorką, tak naprawdę u progu swojej kariery, ponieważ osiągała ona coraz większe sukcesy. I co najbardziej tragiczne i drastyczne w tej sytuacji, w momencie śmierci była w 9 miesiącu ciąży. Sharon Tate zginęła razem z trójką swoich przyjaciół we własnym domu, w willi, którą wynajmowała wraz z Romanem Polańskim, tak jak już Wam wspomniałam, z rąk grupy Charlesa Mansona. Sharon Tate była piękną, wrażliwą i utalentowaną dziewczyną. Jej duże oczy, jasne włosy i zmysłowe usta były obiektem pożądania. Ona jednak bez pamięci pokochała Romana Polańskiego. A należy wspomnieć, że nie była to łatwa miłość, ponieważ z tego, co czytałam, Sharon wiedziała, że Roman Polański był mężczyzną, który bardzo lubił towarzystwo kobiet, no i musiała zgodzić się na taki układ w tym małżeństwie, że no ona nie o wszystkim wie albo nie wszystko chce zauważać. Znajomym jednak zdradzała, że bardzo chciałaby, żeby jej mąż zmienił nastawienie i miała nadzieję, że małżeństwo zmieni u niego właśnie nastawienie do tej instytucji, że będzie on osobą bardziej wierną. Często też małżonkowie wyjeżdżali, ponieważ zawód reżysera i aktorki sprawiał, że nie spędzali oni każdej wolnej chwili razem. Roman Polański przebywał w Europie, kiedy w jego domu wydarzyła się tragedia. Tak naprawdę wcześniej Sharon towarzyszyła mu w podróży. Wróciła jednak na początku wakacji do domu w Los Angeles, dlatego że była w zaawansowanej ciąży i wolała już ten czas spędzić w Stanach. Romana zatrzymały jednak służbowe obowiązki i wiadomo było, że Sharon Tate jest zdenerwowana tym, że Roman coraz to bardziej odwleka w czasie swój powrót do Stanów. Sharon miała termin na koniec sierpnia, a na początku sierpnia jej męża nadal nie było w domu. Nikt jednak nie przypuszczał, że Roman już nigdy nie będzie mógł zobaczyć swojej żony żywej. Dom Polańskich był bardzo otwartym miejscem. Wielu znajomych mówiło, że aż za bardzo. Wielu znajomych też zwracało im uwagę na to, że na wielu bankietach i imprezach, które odbywały się u nich w domu, pojawiają się podejrzane osoby albo takie osoby, których oni kompletnie nie znali. Jednak dom Polańskich od zawsze był otwarty i nie widzieli oni w tym nic złego, ani tym bardziej niebezpiecznego. Zapraszana przez swoich przyjaciół na wspólną kolację, mimo wyraźnej niechęci uległa ich namowom i pojawiła się w restauracji. Po wspólnym posiłku wszyscy przenieśli się do jej domu. Co ciekawe, siostra Sharon proponowała, że tego dnia do niej wpadnie. Sharon jednak powiedziała, że wychodzi ze znajomymi na kolację. Odmówiła w ten sposób swojej siostrze, ratując jej życie. W tej kolacji brali udział hollywoodzki fryzjer Jay Serbing, Abigail Folger, córka potentata kawowego, oraz Wojciech Frykowski, przyjaciel z Polski i 17-letni kolega dozorcy, który był tam przez chwilę. Jeżeli chodzi o Frykowskiego, to dobrze kojarzy Wam się to nazwisko z Agnieszką Frykowską, a później Mają po zmianie nazwiska, czyli popularną Frytką, którą znamy z takich programów jak Big Brother czy Bar, ponieważ to właśnie dziadek Agnieszki Frykowskiej zginął w willi razem z Sharon Tate. Tego właśnie wieczoru z inspiracji Charlesa Mansona, założyciela grupy religijnej, rodzina kilkoro jej członków, Charles Watson, Patricia Kern Wakel, Susan Atkins i Linda Casbine, dokonało bestialskiego czynu. Właśnie o Susan Atkins powiem Wam trochę więcej za chwilę, ponieważ jest to dziewczyna, z której ręki zginęła Sharon Tate. W ciele Sharon Tate znaleziono 16 ran kłutych. Ta okrutna zbrodnia, choć przypisywano jej niesamowite ideologie, paradoksalnie była pomyłką.
Wszystko bowiem wskazuje na to, że demoniczny Charles Manson chciał po prostu zemścić się na producencie, który nie chciał promować jego talentu muzycznego. Był przekonany, że mieszka on w willi Polańskiego. Wykorzystując władzę nad członkami stworzonej przez siebie bandy, doprowadził do tego, że wyznawcy dopuścili się tam makabrycznego zabójstwa. Tak naprawdę Charles Manson podczas procesu zaczął wycofywać się z tego, że to on był zleceniodawcą. Zaczął mówić, że nie miał on nic wspólnego z tym mordem, że owszem, jego rodzina bardzo była zżyta, natomiast pod wpływem narkotyków jego właśnie współmieszkańcy dokonali takiego czynu, o którym on w ogóle nie wiedział. I co ciekawe, ci członkowie sekty, którzy byli obwiniani, zaczęli zeznawać, że właśnie tak było, chroniąc swojego przywódcę. Dodatkowo w ogóle nie było skruchy u wszystkich, którzy byli oskarżeni o ten czyn. Zachowywali się oni tak, że mówili, że bardzo dobrze, że wszystko co zrobili, zrobiliby jeszcze raz i w ogóle nie żałują swoich czynów, nawet tego, że zabili kobietę w 9. miesiącu ciąży. Susan Atkins, czyli kobieta, o której chcę Wam opowiedzieć więcej, morderczyni Sharon Tate, tak naprawdę nie została od razu schwytana w tej sprawie, ale została schwytana w innej sprawie, w sprawie rozboju, a możliwe, że też morderstwa na innym polu. Natomiast pochwaliła się swojej współwięźniarce z celi, koleżance, która razem z nią odbywała tę karę, czekała na wyrok, że właśnie ta sprawa, w której wszyscy policjanci i wszyscy śledczy poszukują zbrodniarzy, to sprawa, w której ona brała udział i to właśnie z jej ręki Sharon Tate straciła życie. I was left to sit and watch Sharon Tate, and about that time it, all I can remember seeing is people just scattering in different places and running in different places, and I was left sitting with Sharon Tate and she was talking to me, and I remember that I had absolutely, I could have, I felt nothing. I felt absolutely nothing for her. As she begged for her life and for the life of her baby. And, Jesus. I remember when we first went in, one of the people said, "Who are you?" And Tex said, "I'm the devil and I'm here to do the devil's business." And I remember that in my conscience, it's so alive in me, even just recalling it, I remember that I had gone so far and there was no turning back, that even if I had wanted to run, even if I had wanted to leave, I couldn't. Co ciekawe, wiele lat później, wielu młodych ludzi dalej inspirowało się Charlesem Mansonem. Wiele osób pisało do niego listy do więzienia z uwielbieniem. Pisano również do Susan. W czerwcu 1998 roku Susan Atkins otrzymuje następujący list. Szanowna pani, mam na imię Ashley, piszę do Charlesa Mansona, a on pisze do mnie. Myślę, że go kocham. On ma nade mną jakąś władzę. Powinna to pani rozumieć, przecież pani z nim żyła. Nie wiem dlaczego, ale chcę robić cokolwiek on mi każe. On każe mi robić dziwne rzeczy. Mam w sobie bezkresną miłość do niego. Proszę pani, czy on naprawdę jest Bogiem? Susan wtedy tak naprawdę przeszła do uświadamiania ludziom, jak straszne czyny wykonała. Jego krutną osobą jest Charles Manson. Wielokrotnie ubiegała się o przedterminowe zwolnienie, ponieważ chciała udowodnić, że z jej życia jeszcze może coś wynikać. Nigdy się tego nie doczekała i umarła w więzieniu na raka mózgu. Susan Atkins urodziła się w 1948 roku, jednak później, po tym jak znalazła się w więzieniu, za datę swojego urodzenia podawała 1974 rok, czyli ten rok, w którym nawróciła się do Boga i stwierdziła, że nie chce więcej być związana z sektą Charlesa Mansona. Susan Atkins była osobą, która przeżyła straszne chwile w swoim życiu. Tak naprawdę nigdy nie była szczęśliwa. Nie ma się do końca czemu dziwić, że dała się zmanipulować człowiekowi, który miał aż tak duży wpływ na innych ludzi jak Charles Manson. Dziwię się tylko oczywiście, że była w stanie dokonać tak strasznych czynów. Jednak no, trzeba przyznać, że jej życie na pewno nie było usłane różami. Po raz pierwszy Susan urodziła się w
1948 roku w północnej Kalifornii. Nauczyciele pamiętają ją jako cichą i nieśmiałą dziewczynkę. Rodzice pili. Kiedy matka zachorowała na raka, Susan miała 13 lat. Na niej spoczęły wszystkie obowiązki. Szkoła, chór kościelny, sprzątanie, gotowanie dla ojca, dwóch braci i jeszcze podawanie zastrzyków z morfiną konającej matce. Kiedy matka umierała, Susan z koleżankami śpiewały dla niej pod szpitalem kolędy. Po śmierci żony Edward Atkins pogrążył się w alkoholizmie. Kiedy córka miała 16 lat, wyjechał i zostawił dom na jej głowie. Rodzeństwo przygarnęli kolejni krewni. W domu jednych z nich Susan, jak twierdzi, była wykorzystywana seksualnie. Gdy skończyła 17 lat, ciotka wyrzuciła ją z domu, podejrzewając, że Susan namawia jej dzieci do picia alkoholu. Pracowała jako sekretarka, a potem stripteaserka. Żeby wam uzmysłowić, jak dziwne relacje ze swoimi członkami sekty miał Charles Manson, przytoczę wam jedną ich konwersację, którą Susan podała do opinii publicznej. Kochałaś się kiedyś ze swoim ojcem? Nie. A myślałaś kiedyś o tym? Mhm. Wyobrażałam sobie, jak to mogłoby być fajne. Kiedy będziemy się kochać, wyobraź sobie, że jestem twoim ojcem. Susan zeznawała później, że tak naprawdę nie obawiała się ona niczego w momencie, kiedy zeznawała, że Charles Manson nie miał zupełnie nic wspólnego z morderstwem, które wydarzyło się w willi. Obiecała mu ponoć, że jeżeli będzie trzeba, zginie dla niego. Ta cudowna przemiana Susan wiele osób szokowała, bo tak jak wam mówiłam, podczas procesu zachowywała się ona w sposób, który odbiegał od tego, jak moglibyśmy się spodziewać, nawet po najgorszym mordercy. Była ona osobą, która sprawiała wrażenie dumnej z tego, co zrobiła. W areszcie pochwaliła się, że seks nie ma dla niej żadnego tabu i że molestowała nawet swojego 1,5-rocznego syna. Rozmowy z adwokatem przerywała nieoczekiwanym śpiewem lub tańcem. Zapowiadała kolejne morderstwa, na przykład Liz Taylor, Franka Sinatry. Pierwszego dnia procesu Manson pojawił się z wyrytą literką X na czole i później czterech również oskarżonych, dwie kobiety i dwóch mężczyzn, pojawiały się z taką samą literą. Widać było, że wszyscy są oni nadal pod wpływem, mimo że Charles nie miał do nich bezpośredniego kontaktu z nimi i nie mógł do nich bezpośrednio dotrzeć. Podczas procesu Susan odpowiadała na pytania. Jak się czułaś, zabijając człowieka? Sharon nie robiła na mnie wrażenia człowieka, raczej jakiegoś sklepowego manekina. Słyszałaś kiedyś manekina, który mówił? Nie, proszę pana, ale ona brzmiała dokładnie jak komputer. W kółko tylko błagała i błagała. Nie mogłam tego słuchać, więc ją zabiłam. 30 lat później Susan Atkins w więzieniu udzieliła wywiadu. Ta osoba, która wtedy zeznawała w procesie, była zdrowa psychicznie? Zapytała dziennikarka. Czy żeby popełnić tak potworny czyn, trzeba być potworem? To nieprawda, ludzi się poznaje po czynach. Moje czyny przez 30 lat, które spędziłam w więzieniu, świadczą o tym, że nie jestem tą osobą, którą byłam w czasie procesu. Well, about me now is that I'm not the woman that I was in 1969. I'm a new creature in Christ. I've been completely spiritually, mentally, almost physically born again, though my outside is not changed all that much, the inside of me has changed. Susan przed śmiercią, która była spowodowana rakiem mózgu, guzem mózgu, pisała w internecie. Muszę żyć z moją przeszłością każdego dnia. Inaczej niż czytelnicy tych słów czy osoby, które uważają, że Manson był cool, nie mogę pomyśleć o tym przez godzinę, a potem zająć się czymś innym. Niezależnie od tego, co będę robiła przez resztę życia, nigdy nie będę w stanie zastąpić tego, co zabrała moja zbrodnia. Najbardziej rozdzierającą stratą jest strata dziecka. Ponieważ nikt z rodziny nie chciał się zająć moim synkiem, po wyroku został zabrany przez państwo, a jego dane personalne zostały utajnione. Trudno oczekiwać od nas współczucia dla Susan Atkins, jednak widzicie, że żadna zbrodnia tak naprawdę nie dzieje się bez przyczyny. Często takimi zbrodniarzami lub osobami, które dokonują różnego rodzaju przestępstw, są osoby zaniedbywane we wczesnym dzieciństwie oraz w okresie dorastania. Należy mieć tylko nadzieję, że słowa żalu, które Susan Atkins przez długie lata wyrażała w więzieniu, były szczere i dotyczyły faktycznie tego, że żałowała za swoje czyny, a nie tego, że chciała
przedwcześnie, jeszcze przed śmiercią, opuścić zakład karny. Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się z tego nagrania jakichś nowych faktów o tej sprawie, no i że przede wszystkim ciekawa była dla Was historia morderczyni Sharon Tate, czyli Susan. Dajcie znać, czy jesteście zainteresowani takimi tematami w przyszłości. Czekam na propozycje spraw, którymi mogłabym się zająć. No i dajcie też znać, czy takie serie, czy te bardziej humorystyczne Wam się podobają. My oczywiście widzimy się już niedługo, także do zobaczenia. Pa, pa.